całym gronem braku widzów. Całym gronem braku widzów. Witam się z całym gronem braku moich widzów. Dzień dobry. Chciałam was zaprosić na haul z AliExpress, właściwie po polsku mówiąc, zakupy z AliExpress z kosmetykami, które dokładnie przetestowałam, skupiałam się na ich testowaniu oraz na temat których mogę wyrazić opinię, ponieważ nie cierpię oglądać hauli zakupów z rzeczami, które są nieprzetestowane, ponieważ dla mnie bez sensu jest chwalenie się tym, co sobie kupiłam, chwalenie się ogólnie zakupami, to jest zupełnie bez sensu, ponieważ każdy sobie może kupić wszystko. Ale mi chodzi o to, żeby kupować coś z sensem, żeby kupować coś tanio i chcę wam po prostu polecić niektóre rzeczy, a niektóre całkowicie odradzić. Zapraszam serdecznie do oglądania tego oraz wszystkich innych moich filmów. Pierwsza rzecz to maseczki w kształcie ust, hydrożelowe, zapakowane w plastikową folijkę, ale w środku jeszcze położone na takiej podstawce. Maseczka jest bardzo cieniutka, bardzo delikatna, taka żelowa, wręcz rozpada się w rękach, no dosłownie. 10 tych maseczek kosztowało 11,50 zł, czyli wychodzi coś złoty 15 za taką maseczkę. Opłaca się, to znaczy czy się opłaca? Może się opłaca, natomiast te maseczki nie robią nic. Te maseczki nie robią nic. No. Można sobie je dać na usta i one nic nie robią. Jeśli chcecie zobaczyć na przykład test takiej maseczki, no to proszę napisać mi w komentarzu. Natomiast ja uważam, że te maseczki są do dupy. Kolejne maseczki, które kupiłam też do ust, myślałam, że też coś zrobią. Było ich 5 sztuk, może nie w opakowaniu, bo one nawet nie tyle co w opakowaniu przychodzą. Po prostu kupuje się je, te po 10 sztuk, te po 5, takie aukcje znalazłam. Na pewno znajdzie się pojedyncze, aukcje z pojedynczymi tymi maseczkami, natomiast nie wiem, czy to się w ogóle opłaca. Ta maseczka, tych maseczek było 5 sztuk. I uwaga, kosztowało 5 sztuk złoty 56, czyli wychodzi coś 16 groszy za maseczkę. Natomiast ta maseczka też zapakowana jest i w folię, i na takim plastikowym, na takiej plastikowej podstawce. Również jest żelowa, nasączona, ale też nie robi nic, ponieważ no ta maseczka, obie maseczki wspaniale przylegają do ust, trzymają się. Ja sobie nakładam maseczkę na usta, a następnie maseczkę w płachcie na całą twarz, to tym bardziej się trzyma. Nie da się nic gadać w nich, wiadomo. Tu jest dziura na usta, natomiast tutaj nie ma w ogóle. Każda z nich dobrze dostosowuje się do ust, dobrze się przykleja, natomiast one nie robią nic. Nie nawilżają, nie wygładzają, nic nie robią. Kolejna rzecz to płatki pod oczy marki Caicui, czyli no z AliExpress po prostu. To jest opakowanie 40 płatków razem z pęsetką pod oczy. Tutaj w środku można zobaczyć jakieś tam kwiatki i jak widać jest tam bardzo dużo cieczy, czyli te płatki są naprawdę mocno nasączone. Po otwarciu to wygląda tak. One bardzo ładnie pachną. Jak widać są fajnie dostosowane do oka, dlatego że tutaj jest mniej tego materiału, mniej tej przestrzeni niż tutaj. I tutaj sobie dajemy do kącika oka, jednakże no nie cholery się nie da w tym chodzić i mrugać okiem, bo to się jednak zsuwa. Trzeba oczy zamknąć, to nałożyć, no i sobie z tym leżeć. Pęsetka jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. Fajnie można sobie wyciągnąć tą płachtę na oko. Używałam ich ze dwa razy i nie tylko na oczy, używałam też na takie przesuszone miejsca na twarzy. No i niestety muszę powiedzieć, że chuja dają. Nic nie dają, a wręcz miałam zaczerwienione policzki od tego. Pod oczami również wystąpiło zaczerwienienie, więc super to wygląda, ale raczej nie będę tego nakładała już pod oczy. Kolejna sprawa to kredka do brwi, taki wosk do brwi wysuwany za 3,75 zł.
Bardzo fajny, naprawdę super, ze szczoteczką. Tutaj była jeszcze skówka do tego, jak widać. Ja sobie szczoteczkę wygięłam, bo ja zawsze sobie szczoteczki wyginam. Fajna jest ta szczoteczka, bo jest taka krótsza. Jest krótsza niż zazwyczaj i bardzo fajnie można sobie nią wyczesać tak końcówkę brwi, zwężenie brwi. No i też naprawdę jest to super, super kolor dla blondynek. Akurat no sobie taki wybrałam. Jest on taki trochę wręcz szarawy, ten kolor. No jak widać, ona zostawia jakieś tam grudki czy coś, ale bardzo dobrze się tego używa. Po prostu dobry produkt. Kolejna sprawa to maseczki do twarzy w płachcie, których mam multum, a miałam jeszcze więcej. Maseczki te kosztowały od 3 do 5 zł. Za jedną maseczkę chyba tak wychodziło. Drożej nie chciałam kupować niż 5 zł, a to i tak o wiele, wiele taniej niż maseczki w płachcie w Polsce, czy te chociażby ze Skin 79, które o Boże kosztują 15 zł, ni cholery by mnie na to nie było stać. Natomiast te maseczki. Maseczkę się nakłada na taką maseczkę w płachcie się nakłada na twarz. Sobie 20 minut maksymalnie w niej się siedzi i ona ma nawilżać. Czy te maseczki w płachcie dają coś ogólnie, nie mówię o tych z AliExpress, ale ogólnie, czy one coś tam dają więcej oprócz takiego ukojenia, nawilżenia? No nie wiem, ale miałam tą maseczkę z Bielendy w płachcie taką, w sumie chyba miałam wszystkie, ale najlepsza była ta niebieska nawilżająca i ona po nałożeniu jej na twarz rzeczywiście po prostu aż ta twarz piekła, pulsowała i rzeczywiście było widać jej cudowne działanie. Natomiast te maseczki muszę Wam powiedzieć, że działają, że po prostu bardzo fajnie działają. W środku są bardzo dobrze nasączone. Jest tam bardzo dużo płynu. Zanim ją wyciągnę, jeszcze ją tak właśnie rozmasowywuję ten płyn po maseczce. Jak widać, to opakowanie jest mniejsze od tego. Miałam właśnie wiele, wiele tych maseczek i te w tych większych opakowaniach są jednak lepsze niż te w tych mniejszych opakowaniach. Ja spróbuję Wam podlinkować wszystkie maseczki, które kupiłam na dole w opisie. W każdym z opakowań jest tak dużo płynu, że ja najpierw sobie używam jedną maseczkę na twarz i ten płyn zostawiam, zwijam opakowanie, spinam spinaczem i następnie, kiedy używam drugą maseczkę, ten płyn również sobie zostawiam i potem do woreczka z tym płynem wsadzam po prostu tą higroskopijną maseczkę. Maseczkę sprzężoną, to również jest maseczka w płachcie, o której mówię w osobnym filmiku o gadżetach urodowych z AliExpress. Zapraszam, ponieważ mówię tam trochę więcej. Powiedzcie, czy chcecie zobaczyć test tej maseczki, jak ja to robię, jak po prostu używam płynu z tych maseczek. Razem z tymi maseczkami sprzężonymi również z AliExpress. Chciałam powiedzieć, że te maseczki ze zwierzątkami po 5 zł one kosztują i naprawdę te nadruki są takie, są bardzo dobre, są kolorowe. Maseczki są naprawdę na dużej płachcie. Które maseczki te z AliExpress były takie o wiele cieńsze, przyklejone do takiej folii, zanurzone w wodzie, ale przyklejone do folii. Te naprawdę są super. Te maseczki są super. Od 3 do 5 zł za taką maseczkę i mogę sobie ją walić na twarz dzień w dzień, a jeszcze mam te, czyli ja dzień w dzień praktycznie sobie robię maseczkę. Następna rzecz to szminka z firmy Nuxe. Niech nie zmyli Was ta czcionka, to nie jest Nyx, to jest Nuxe. Jest to podryba Nyxa, szmineczka matowa, malutka, jak widać. Nie jest całe opakowanie zapełnione, to chyba było tam tylko tej szminki na ściankach. Kosztowała 4 zł. Wzięłam ją tak dla przetestowania i powiem Wam, że jest dość dobra. Że jest to dobra szminka, która się utrzymuje. Ja Wam wrzucę zaraz moje zdjęcie z wesela z makijażem, z tą szminką. Przez całe wesele dość dobrze się trzymała. Można ją fajnie poprawiać. Proszę zobaczyć, jaka jest tutaj pigmentacja. Bardzo dobra.
Bardzo dobra, naprawdę jedna warstwa jest leciutko prześwitująca, dwie warstwy, zależy też ile się tej szminki nabierze, ja zawsze tak biorę trochę więcej, ja wręcz tworzę taką dość grubą warstwę na ustach i mimo to ona trzyma się. Jednakże po pewnym czasie oczywiście wysusza usta, robi się taka skorupa, ale akurat ta szmineczka, podruba Nyxa, dobrze się ściera, nie robi się taka odcięta krecha na ustach, tylko ściera się w miarę równomiernie. Ja później sobie, kiedy już nie chcę jej dokładać, albo kiedy już czuję, że te usta jednak no, mocno mam wysuszone, nakładam sobie po prostu balsam nawilżający i ona jeszcze lepiej się na tych ustach rozprowadza. Nie traci koloru, jest fajna. Natomiast te osławione już szmineczki z AliExpress, każda po 3,44 zł, matowe, są po prostu chujowe. One są owszem matowe, jak się namaluje tutaj na ręce swatcha, to one są i napigmentowane, i matowe, i w ogóle taki bajer, że aż się chce mieć wszystkie kolory świata. Natomiast na ustach to się robi lepka skorupa. Tak wysuszają usta, taka się robi skorupa, że się po prostu nie da. A mówiła o tym też Aga Groszek, jest taka youtuberka, która pokazywała testy tych szminek. Coś tam mówiła o tym, jak je uratować, ale dla mnie to nie ma żadnego sensu. Niektóre z nich mają bardziej suche wykończenie, inne bardziej kremowe. Niektóre są bardziej kryjące, inne niestety nie. Natomiast wszystkie bardzo wysuszają usta. Kolory tych szminek są, jak widać, żywe, takie same dokładnie jak w opakowaniu, oczywiście zupełnie inne niż na zdjęciu na aukcji. Oprócz tej najjaśniejszej różowej, no ona jest najmniej napigmentowana i najciężej się z nią pracuje. Pokażę Wam te numery, ale to nie ma sensu żadnego, dlatego że po prostu tego dziadostwa nie kupujcie. Nie podlinkuję Wam tej aukcji, bo uważam, że to jest naprawdę straszny szajs, a poza tym jak sobie wpiszecie matte lipstick na Allegro, na AliExpress, to Wam wynajdzie. To jest ta sama, to jest firma ta Danimer, ta sama, z której, tu jest napisane jeszcze w ogóle lip gloss, wosk do brwi, a wosk jest super, natomiast to dziadostwo. Kolejna, ostatnia rzecz, to lakiery też osławione na YouTubie z Blinga. Jeden lakier kosztował 5 zł, ja wybrałam tylko 3 kolory, tutaj w ogóle 3 kolory o numerkach 29, 27 i 40. Tutaj w ogóle te kolory to jest zupełnie nie to, co rzeczywiście tutaj się znajduje. Numer 40 to kolor najjaśniejszy czerwony, który wygląda tak. One są bardzo, bardzo gęste, bardzo dobrze napigmentowane i powiem Wam, że super się nimi pracuje. Numer 27 to jest właśnie ten kolor, który ja mam na paznokciach. Super jest, ciemny. Taki bordowo-różowy, naprawdę jest super ten kolor. I tak, jak widać na paznokciach, ja mam takie lekkie ombre, ale to tylko dlatego, że te lakiery są bardzo gęste, a ja po nałożeniu bazy witaminowej z Semilaka nie przemyłam tej warstwy dyspersyjnej, bo mi się nie chciało. I ten kolorowy żel z Blinga połączył się z warstwą dyspersyjną, tworząc właśnie takie ombre. No może jakiś kształt tych moich paznokci nie jest super, ponieważ ja to mam gdzieś. Natomiast chodzi mi o kolory, które są naprawdę genialne. Numer 29, no to po prostu tam zwykły czarny. No to są kolory, których ja używam. Ja nie lubię nadmiaru, posiadania nadmiaru kosmetyku. A tak, mam za 15 zł zestaw 3 kolorów, których używam cały czas. Na okrągło, do tego witaminowa baza z Semilaka i top coat Semilaka, żałuję, że nie kupiłam tego No Wipe. Te lakiery z Blinga polecam Wam naprawdę, ponieważ dobrze się nimi pracuje. Może jedna warstwa nie wystarczy, ale dwie w zupełności. A tutaj jeszcze na zbliżeniu możecie zobaczyć, jak te kolory wyglądają. Ups.